Dzień dobry Państwu, a gościem programu Bliżej Świata jest pan Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. My dzisiaj, panie pośle, porozmawiamy o tym, jaka jest stawka zbliżających się, bo już niespełna miesiąc został do wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale najpierw poproszę o krótki komentarz dotyczący wczorajszych wydarzeń, mianowicie postrzelenia premiera Słowacji Roberta Fico. Proszę powiedzieć, jaki to jest sygnał, że dzisiaj w państwie unijnym jest atakowany no, jeden z czołowych, najważniejszych polityków? No i jaka jest to też lekcja albo wskazówka dla naszej klasy politycznej? Po pierwsze, to pokazuje, jak bardzo gwałtowna i konfliktowa jest dzisiaj polityka w krajach Unii Europejskiej. To jest ostrzeżenie, że zaszliśmy za daleko w ostrości konfliktu i że potrzebujemy no, bardziej konsensualnej i dialogowej polityki, a nie konfrontacyjnej. Nie wiem jeszcze w tej chwili nic na temat sprawcy, na temat motywów. Wygląda to na próbę politycznego morderstwa. To jest bardzo groźne. No, my Polacy mamy takie doświadczenie w naszej historii, mam na myśli prezydenta Narutowicza. I abstrahując tutaj od stron politycznych, no wszyscy powinniśmy no nie tylko potępić, bo to jest tak oczywiste, ale przede wszystkim wyciągnąć z tego wnioski. Trzeba zmienić naturę sporu politycznego w krajach Unii Europejskiej i nie wykluczać jednych, nie wyklinać innych, przede wszystkim nie kłamać. To jest uwaga do polskiej debaty politycznej i przyjąć, że pewne reguły demokratyczne są nienaruszalne, że nie można prowadzić polityki siłowej. No, przykładem jest, przykro to stwierdzić, na aktualny rząd polski z premedytacją łamie prawo i prowadzi politykę siły, używając instytucji siłowych do przejmowania instytucji. A to się, to porównanie, to skojarzenie się ciśnie w sytuacji, kiedy widzimy, do czego to może prowadzić. Tego typu polityka siłowa. Także to jest wielki alarm i sygnał ostrzeżenia. Jeżeli przyjmiemy, że faktycznie ten atak no, był pokłosiem pewnych narastających sporów wewnątrz polityki na Słowacji, to faktycznie gdzieś takie porównanie i takie pytanie o sytuację w Polsce, jeszcze dodatkowo narażanej na ataki hybrydowe, na eskalację ze strony rosyjskiej, powstają. Ale dzisiaj, panie pośle, przechodzimy już do Parlamentu Europejskiego, o tych wyborach, które przed nami. No, tak mówią politycy, ale także część publicystów, dziennikarzy, jako o najważniejszych wyborach dla Polski, tak naprawdę odkąd weszliśmy 20 lat temu do Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, jaka jest stawka tych wyborów? Dlaczego mówimy, że tak ważne jest, aby świadomie Polacy wybrali no, te osoby, które będą walczyły, które będą przedstawiały rację Polski na arenie europejskiej? Wybory są rzeczywiście wyjątkowe i krytyczne w sensie ich wagi. Będą się rozstrzygały losy Unii Europejskiej. Jest plan, żeby Unię Europejską uczynić, przemienić, przeistoczyć w superpaństwo, które byłoby niedemokratyczne, autorytarne, oligarchiczne, hegemoniczne, gdzie poszczególne państwa narodowe by straciły kontrolę nad swoim losem. To jest ten diabelski plan zawarty na 100 stronach raportu planu zmiany traktatu autorstwa Parlamentu Europejskiego, którego byłem jednym z negocjatorów, a potem kontrsprawozdawców, który przewiduje, że państwa zostaną ubezwłasnowolnione, pozbawione kompetencji w takich dziedzinach jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona granicy, obrona cywilna, infrastruktura transgraniczna, transportowa, przemysł, edukacja, zdrowie. Tam o tym miałyby stanowić instancje mało demokratycznie kontrolowane, to jest eufemizm, a nie decydować państwa członkowskie. Czyli to jest zamach i na wolność, i na demokrację, i zamach na państwa narodowe, próba odebrania państw narodowych, które są
owocem ewolucji wielosetletniej na rzecz eurokracji, oligarchii pozostającej poza kontrolą demokratyczną. Ten plan ma być wyjęty z szuflady po wyborach i realizowany. Procedura z artykułu 48 została formalnie uruchomiona. A te zmiany traktatów, które mają formę albo takiego pełzającego zawłaszczania kompetencji, jak wkraczanie w polskie sądownictwo na przykład, czy blokowanie bezprawne funduszy, albo tego skokowego zamachu na ustrój Unii, to jest matka wszystkich problemów. Gdyby respektować traktaty, nie byłoby Zielonego Ładu, bo on powinien być przyjęty jednogłośnie, zgodnie z artykułem 192-194 traktatu. Nie byłoby paktu migracyjnego, bo on musiałby być przyjęty jednogłośnie zgodnie z artykułem 59 ustęp 5. Także to jest absolutnie zwrotny i kluczowy moment, który zadecyduje. Jedyny sposób, żeby zatrzymać te złe polityki, takie jak Zielony Ład i pakt migracyjny, czy to, co się szykuje rolnictwu europejskiemu, i zatrzymać tą niewidoczną, ale jednak niewidoczne, bo robiony za pomocą artykułów i paragrafów, zamach na niepodległość i suwerenność Polski i państw w Unii. Żeby to zatrzymać, to jest kartka wyborcza. Muszą być potężne, nowe zasoby po stronie prawicowej i konserwatywnej, a żeby ten proces zatrzymać. Tak ważne z tego powodu właśnie są te wybory. Wspomniał pan, panie pośle, no, o takich kluczowych zagrożeniach, jakie my dzisiaj dostrzegamy, bo widzimy to na przykład na protestach rolników, zresztą nie tylko w Polsce, bo przecież te protesty obserwowaliśmy i w Niemczech, i w Brukseli. Z drugiej strony, no, tam zdaje się, że czy jeżeli spojrzymy na naszych zachodnich sąsiadów, niewiele udało się rolnikom uzyskać. Jeżeli już mowa o jakichś zmianach, to są to zmiany kosmetyczne, no a Zielony Ład i te założenia są wdrażane. Podobnie, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, no przecież Parlament Europejski przyjął, państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się już na przyjęcie tego paktu migracyjnego. Dzisiaj musimy jednak no, operować na takim polu, na jakim już się znajdujemy. Co ten pakt migracyjny oznacza, jakie niesie ze sobą zagrożenia, no, jeżeli przyjmiemy, że nie mamy wystarczających narzędzi na ten moment, aby go zablokować. No pierwsze, wszystko co zostało uchwalone, można w cudzysłowie oduchwalić. Czyli w procesie legislacyjnym nowej kadencji Parlamentu Europejskiego można dokonać pozytywnych zmian w tej legislacji dotyczącej paktu migracyjnego czy Zielonego Ładu. Także to nie jest sytuacja beznadziejna, tylko ona wymaga odpowiednich zasobów politycznych, w tym przypadku ilości mandatów dla tych, którzy chcieliby to zrobić. Natomiast pakt w tym kształcie, jakim dzisiaj, wbrew temu, co mówi premier Tusk i koalicja rządowa, no on jest prawnie w mocy. 2 lata na przygotowanie infrastruktury, budynków, miejsc, gdzie mieliby wylądować ci przymusowo przydzieleni imigranci, procedur administracyjnych, i od 26 roku będzie można przysyłać państwo. To nie będzie mogła się przed tym uchylić, albo zapłaci od głowy, od jednej kryzysowej sytuacji. Mówi, że jeżeli Komisja Europejska uzna, że sytuacja jest kryzysowa, bardzo poważna, to może zarówno zwiększyć ilość tych narzucanych imigrantów, jak i kwotę, jaką trzeba płacić za nieprzyjęcie. Także dzisiaj to mogą być tysiące ludzi i miliony euro, ale jutro to mogą być miliony ludzi i miliardy euro. Daliśmy w tym, no nie my, bo my głosowaliśmy przeciw, ale na przykład wszystkie partie dzisiejszej koalicji rządzącej w Polsce głosowały w 2023 roku w parlamencie za. Dzisiaj udają, że nie, i mówią, że są przeciw. Otóż te nakazowe, przymusowe realokacje będą się działy, i nie będzie sposobu innego niż płacenie kar, które mogą być nie do zapłacenia. Także zło się stało.
Nie ma żadnych przesłanek, żeby wierzyć słowom premiera Tuska, że nie będziemy przyjmowali, bo nie, bo to będzie albo bierz, albo płać. A panie pośle, przepraszam, A że wejdę w jedyna słowo, ale droga, to, żeby że, temu ale. zapobiec, tak. Bo wspomniał pan faktycznie o tej wypowiedzi Tak, premiera słucham. Donalda Tuska, o tym, że my się nie będziemy dawali rozgrywać, że Polska nie będzie płacić. Czy jednak kartą przetargową nie może być sytuacja, jakkolwiek to źle nie brzmi, bo mówimy o wojnie, ale to, że Polska no, przyjęła tak dużą ilość uchodźców wojennych, tak dużą ilość także migrantów ekonomicznych z Ukrainy, czy nie można w jakiś sposób postarać Absolutnie się nie, panie rozegrać tego? redaktor. Absolutnie nie. Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. To gra na naszą niekorzyść, jakkolwiek by to okrutnie i paradoksalnie zabrzmiało, ponieważ w tej regulacji jest napisane, że ilość tych przysyłanych przymusowych imigrantów będzie zależało od wielkości kraju, od jego PKB i od zdolności absorpcyjnej, czyli zdolności przyjęcia. Czyli ktoś, kto pokazał, że sprawnie przyjął dużo w przeszłości, tym bardziej dostanie nowych imigrantów. Czyli my będziemy w zasadzie mogli być ukarani za to, że przyjęliśmy 1 milion czy 2 miliony Ukraińców. Oni powiedzą, no skoro sobie poradziliście, to znaczy, że jesteście przygotowani, żeby poradzić sobie z większą ilością. Także dokładnie odwrotnie niż niektórzy mówią i niż pani pyta. To też należy sobie może zadać pytanie, czy nie było błędem niewystarczające zabezpieczenie polskich interesów, kiedy wiadomo, no myśmy z jednej strony chcieli pomóc, z drugiej strony rozumiemy też sytuację geopolityczną Ukrainy i wiemy, że to jest pewien bufor, który też no, po prostu oddziela nas od Rosji, ale czy wtedy nie powinniśmy na tyle zabezpieczyć polskich interesów, powiedzieć, że wpuszczamy, jest to duże obciążenie dla polskiego budżetu? A za to nie chcemy na przykład być obciążani w przyszłości. No ale już może faktycznie nie będziemy zastanawiali się nad tym, co nie zostało zrobione. Przejdźmy do rolników, bo to jest ta grupa tak naprawdę zapalna, od której się zaczęła, ale jak spojrzymy na Polskę, to coraz więcej grup społecznych, gdzieś obserwujemy pewne otwieranie oczu, dołącza się, bo mamy ostatnio na ulicach Warszawy, na Placu Zamkowym, naprawdę obserwowaliśmy bardzo duże, liczne grupy i górników, i leśników, i hodowców na przykład bydła, które rozumieją, że te zapisy Zielonego Ładu nie tylko mogą uderzyć, zagrozić po prostu, no, interesom rolników, ale będą miały wpływ na codzienność nas wszystkich. Czy widzi pan tutaj taki potencjał, że to może jak pewna kula śniegowa gdzieś na tyle narosnąć, aby te interesy były wysłuchane, a przede wszystkim, czy na przykład na korytarzach Parlamentu Europejskiego, pan już wiele lat jest jednym z tych, no można powiedzieć, czołowych polityków, którzy reprezentują polskie interesy w Parlamencie Europejskim, czy jest w ogóle zrozumienie, że coś zaczęło się zmieniać, że to jest poważny problem i takie protesty i takie głosy niezadowolenia będą nie tylko na przykład od rolników. Odpowiedź krótka brzmi tak. Ten silny sygnał w postaci masowych i gwałtownych protestów rolniczych, bo ja widziałem na własne oczy 1000 traktorów dwukrotnie na ulicach Brukseli i setki traktorów na ulicach Strasburga w trakcie sesji parlamentu i akcję policji, która z armatek wodnych atakowała protestujących i z kolei protestujących, którzy olewali budynki strumieniem gnojowicy i były rzeczywiście gwałtowne sceny. To wszystko sprawiło, że przestraszyła się ta rządząca elita eurokratyczna i zmieniła niewiele, ale jednak tak, legislację. Odeszła od przymusu ugorowania części gospodarstw czy części ziemi. Odeszła od nakazu zalewania części uprawianych pól. Szereg innych drobniejszych poprawek na korzyść rolników dokonała. To wszystko jest za mało i za późno, przede wszystkim za mało. Rolnicy mają rację, że domagają się demontażu tej rolniczej części Zielonego Ładu, która jest małym fragmentem, ważnym bardzo większej całości. Ale lekcja jest taka, że protest wyrazisty, silny skutkuje.
I te zmiany zostały zaaprobowane przez Parlament Europejski, zaproponowane przez Komisję, przyjęte i jak gdyby na tym odcinku Komisja Europejska się cofnęła. Morał taki, że warto protestować, warto bić się o swoje i że jest ścieżka do demontażu tych absurdów i ekscesów Zielonego Ładu na przykładzie protestów rolnych, ale przecież ogromnym ciężarem to się kładzie na wszystkich warstwach społecznych, na mieszkańcach i wsi, i miast. Dyrektywa transportowa, która ma zmusić ludzi, żeby nie jeździli swoimi samochodami. Według obliczeń 30% dzisiejszych posiadaczy samochodów będzie musiało przestać jeździć samochodami i umownie przesiąść się na rowery. 30%, a to jest przecież samochody, zwłaszcza dla ludzi mieszkających nie w wielkich miastach, gdzie jest publiczny transport. To jest narzędzie pracy. Co oni zrobią? Tak samo jak dyrektywa budynkowa, która ma narzucić wyrzucenie na śmieci pieców gazowych, która ma narzucić na własny koszt instalowanie fotowoltaiki na dachach domów, czy ocieplanie domów. Również mieszkańców mieszkań w wielomieszkaniowych budynkach. To się przełoży na czynsze, a zatem wysokie ceny energii i ogrzewania, ceny właśnie tego izolowania, ocieplania unikania strat cieplnych w budynkach gospodarek, które zduszą wzrost gospodarczy i już w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. To są nie do poniesienia koszty. To jest policzone. To są nie do poniesienia koszty. Także temu też trzeba zaradzić. Po prostu trzeba zlikwidować te przepisy. Kto likwiduje przepisy? Ten, kto je ustanawia. Kto ustanawia? Parlament Europejski. Nie tylko, również Rada. Rada, czyli państwa członkowskie w Radzie Ministrów Unii Europejskiej, ale Parlament Europejski to, co złego uchwalił, może w następnej kadencji, jeżeli proporcje się zmienią, Jeżeli może zmienić, ale ludzie muszą chcieć, muszą zagłosować. zmienią się proporcje, bo jeżeli przyjmiemy, że to się nie uda, że te proporcje się nie zmienią, to de facto te zmiany traktatowe Unii Europejskiej, może pan, panie pośle, mi odpowie na to pytanie, no w przyszłości mogłyby oznaczać po prostu pewny taki duopol, oddanie władzy tak naprawdę głównie Niemcom i Francji. I tutaj pojawiają się te największe zagrożenia, bo po prostu oba te państwa zawsze mogłyby uzyskać większość głosów. No, po pierwsze, według sondaży jest szansa, to nie jest pewne, że jest szansa, że ci, którzy są przeciw, to są dwie formacje prawicowe, konserwatywna, w którym jest PiS i ja, i grupa Tożsamość i Demokracja, to dzisiaj około 130 mandatów na 705. Ale symulacje mówią, że to może być 200 mandatów na 720. Jeżeli ludzie zagłosują tak, jak można się spodziewać, albo jeszcze bardziej, to oznacza, że wtedy nie będzie możliwe powołanie komisji zielonej, zielonoładowej, proimigracyjnej pani von der Leyen, bo połączone siły tych dwóch frakcji będą większe niż największa dzisiaj rządząca frakcja pani von der Leyen Europejskiej Partii Ludowej. To wszystko zależy od kartek wyborczych, od frekwencji i od tego, na kogo ludzie zagłosują. Jeżeli to się nie uda, to przepraszam, ale to będzie wina tych, którzy nie chcieli tego zatrzymać, bo nie poszli do wyborów i nie zagłosowali, przepraszam, znowu na tego, na kogo trzeba, kto chce demontażu Zielonego Ładu i demontażu polityki migracyjnej i który chce się sprzeciwić i nie dopuścić do tego zamachu na ustrój Unii, na ukradzenie nam Unii Europejskiej taką, jaka ona jest, taką, do jakiej wchodziliśmy i przekształcenie jej w superpaństwo. I tu odpowiedź na Pani pytanie. Tym superpaństwem ma kierować dyrektoriat niemiecko-francuski. System głosowania faworyzuje wagę głosu krajów bardzo ludnych, o dużej populacji. Wystarczą cztery kraje największe i to już jest 57% głosów. A w systemie głosowania wystarczy 55% głosów, żeby rzecz przeszła. Pozostałe
23 państwa nie mogą nic zrobić, bo tamci mają większość. Także trzeba zmienić proporcje sił w instancjach Unii Europejskiej. Musi być więcej konserwatywnych rządów, musi być więcej konserwatywnych europosłów w Parlamencie Europejskim i musi też być inna Komisja Europejska, która będzie brała pod uwagę interesy ludzi, a nie ślepo ideologicznie narzucała tak kosztowne i wręcz nie do przyjęcia rozwiązania jak Zielony Ład i polityka imigracyjna, jak Komisja pani von der Leyen pod kierownictwem niemiecko-francuskim, francusko-niemieckim. I tutaj mamy też jeszcze jedno bardzo duże zagrożenie, o którym wydaje mi się, że trochę mniej gdzieś mówi się w przestrzeni publicznej, no bo jest Zielony Ład, są kwestie, nie wiem, drożyzn energii, na które prawdopodobnie też będziemy musieli w Polsce się przygotować na całe lata takich drożyzn, ale są też kwestie takie jak na przykład zapisy bezpieczeństwa wspólnej strategii Unii Europejskiej. No ja na przykład nie widzę dzisiaj, żeby Francja czy Niemcy rozumiały na przykład pozycję Polski w kontekście sytuacji za naszą wschodnią granicą. No, mogą to rozumieć państwa bałtyckie, może rozumieć to Litwa, może rozumieć Szwecja, Finlandia, ale nie ma czegoś takiego jak wspólna jedna strategia Niemiec i na przykład Francji. Czy to nie jest sporym zagrożeniem? To jest wielkim zagrożeniem, wręcz egzystencjalnym, bo gdyby była prowadzona polityka zagraniczna i bezpieczeństwa przez Niemcy i Francję w imieniu Unii Europejskiej, to by już nie było Ukrainy, rosyjskie wojska by stały na polskiej granicy, nie daj Boże, by ją przekroczyły i ta polityka by była polityką poddawania się Rosji i kolaboracji z Rosją, a nie przeciwstawiania się. I to jest śmiertelne niebezpieczeństwo dla polskiej niepodległości, ponieważ naszą kotwicą są nasze siły zbrojne i NATO, a nie te dwa kraje, które uzurpują sobie prawo do wypowiadania się w imieniu wszystkich i chcą kolaborować z Rosją, chcą stworzyć z nią wspólną przestrzeń Eurazji od Lizbony do Władywostoku, chcą wypchnąć Amerykanów z Europy, chcą zaprosić Rosjan i chcą realizować, jakkolwiek to mnie miało kosztować, swoje wąskie, egoistyczne interesy. No, symbolem tej polityki jest Nord Stream, który jest praprzyczyną wojny przeciw Ukrainie. A z drugiej strony można powiedzieć, że no, kiedy mówimy, nie wiem, o gazociągach Nord Stream, to były też deale, umowy, które były zawierane, no tak naprawdę w momencie, kiedy mieliśmy już za sobą i wojny z Gruzją, i wojny z Czeczenią. Tutaj można wspomnieć na przykład o takich, no, tragicznych danych statystycznych, ale na przykład wojny z Czeczenią to ponad 42 tysiące dzieci wymordowanych. To było już za czasów, kiedy Władimir Putin rządził Rosją. To teraz pytanie, czy w Europie nastało jakiekolwiek otrzeźwienie, no i zrozumienie tego, że naprawdę Rosja i gra o Ukrainę może nie być jedynie chęcią gdzieś odbudowania swoich wpływów właśnie tam na terenach wschodniej Ukrainy, tylko to, że Rosja przeznacza tak ogromne pieniądze na armię, prowadzi tak naprawdę gospodarkę już na wpół wojenną, może oznaczać grę także o takie państwa jak Polska czy jak kraje bałtyckie, że my możemy spodziewać się naprawdę realnego zagrożenia za 3, za 5, za 7 lat. Czy jest taka refleksja w Unii Europejskiej dzisiaj? Jest bardzo mało tej refleksji. Ona się pojawia, ale jest jej bardzo mało. A jeśli jest, to ona jest w warstwie werbalnej, znaczy mówią o tym. Ale działania wcale na to nie wskazują, ponieważ nadal Niemcy odmawiają dozbrojenia Ukrainy. Mam na myśli Taurusy, czyli te dalekiego zasięgu rakiety. To, co Francja pomaga militarnie Ukrainie, głośno krzycząc, że jej trzeba pomóc, no to co kot napłakał. To jest głośne popieranie Ukrainy, a tak naprawdę nadal. Francja jest największym importerem gazu z Rosji, nadal. Niemcy pomijają wszystkie sankcje, nadal handlują z Rosją i sprzyjają w sposób ukryty. Także jest kompletny rozdźwięk między tym, co mówią, a tym, co robią. Sytuacja jest poważna i nie ma innego zabezpieczenia przed tym ewentualnym atakiem na Polskę, na Bałtów, zgodnie z tą
profetyczną wypowiedzią prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, w Gruzji, że teraz Gruzja, jutro Ukraina, potem kraje bałtyckie, a potem mój kraj, Polska. To się dzieje na naszych oczach. Jedynym zabezpieczeniem przed tym jest parasol bezpieczeństwa amerykański, czyli NATO. I musimy się modlić o to, ażeby Stany Zjednoczone dziś pod Bidenem, jutro prawdopodobnie pod Trumpem, nadal broniły i strzegły Europy, ale Europa musi tego chcieć, a nie wypychać Amerykę z Europy i pokryjomu flirtować z Rosją, co czyni. A może, panie pośle, może powinniśmy jednak stawiać na różne opcje. Czyli jeżeli uznajemy, bo dzisiaj faktycznie to Pakt Północnoatlantycki stanowi to główne zabezpieczenie, no i tak jest, ale z drugiej strony no, pojawiają się takie głosy wśród analityków, że jeżeli na przykład wybuchłaby poważna eskalacja na Pacyfiku, o Tajwan, to tam są dużo ważniejsze interesy dla Stanów Zjednoczonych, ta główna oś konfliktu chińsko-amerykańskiego. A jeszcze mamy przecież Bliski Wschód, ostatnio wiele tych punktów zapalnych. No, tutaj akurat się analitycy zgadzają, że Stany Zjednoczone już nie są takim hegemonem, żeby mogły, jeżeli by ta eskalacja doszła w różnych miejscach równolegle na świecie, nie mają wystarczająco zasobów i sił, żeby były wszędzie. A wtedy na przykład najłatwiej byłoby im odpuścić konkretnie Europę, bo tutaj te interesy są mniej ważne niż na przykład Tajwan, który produkuje 60% mikrochipów na rynek światowy. Czy nie jest trochę tak, że Polska powinna jeszcze ten cały swój, całą swoją strategię bezpieczeństwa opierać o różne opcje, może też właśnie o Unię Europejską, a może o państwa bałtyckie, o te państwa, które rozumieją naszą sytuację, no bo co w momencie, jeżeli okazałoby się, że po prostu, a też musimy pewnie taki scenariusz kalkulować, że Stany Zjednoczone nie zaangażują się tak, jakbyśmy tego oczekiwali w momencie eskalacji. Niech nas ręka boska broni przed opieraniem. Europa jest rozbrojona. Cały czas opiera się, jeśli chodzi o ten nakaz wydawania co najmniej 2% PKB na zbrojenia. To nie są żadne alternatywy. Tak, szansa na to, że Ameryka nadal będzie trzymała nad Europą parasol bezpieczeństwa, są wtedy i będą wtedy tym większe. Im więcej ciężaru obrony, czyli wydatków na armię, na uzbrojenie, Europa zechce ponosić. Ale przecież nadal nie płaci na uzbrojenie i na armię, nie płacą 2% Niemcy, nie płacą Francuzi. No mało kto płaci, mówiąc w skrócie. Wschodnia flanka, Estonia, Polska i tak dalej płaci. I Wielka Brytania. Więc rozwiązaniem jest większy wysiłek militarny, ale tylko w ramach NATO. Bo jeżeli decyzje miałyby zapadać w stolicach unijnych, zachodnich i w Brukseli, to oni prędzej się poddadzą Rosji, niż będą za nas walczyć. Ręka boska niech nas broni. Tylko na to Amerykanie, własny wysiłek zbrojny i zmuszenie naszych partnerów w Unii Europejskiej, żeby więcej wydawali pieniędzy na zbrojenia i na swoje armie. Oni dzisiaj są rozbrojeni. Polska w tej chwili dzięki decyzjom zbrojeniowym rządów Prawa i Sprawiedliwości będzie najsilniejszą armią lądową w Europie, znaczy w Unii Europejskiej, włączając to Wielką Brytanię. Także liczmy przede wszystkim na siebie, liczmy na NATO, a Unia Europejska niech płaci na zbrojenia. Taka jest jej rola, ale niech nie wchodzi w buty NATO, bo z tego rodzi się już konflikt. On już dzisiaj tli się i bardzo przeszkadza bezpieczeństwu europejskiemu. To obserwowaliśmy ostatnio podczas pewnej no, dyskusji na szczeblu politycznym, czy wymiany zdań między prezydentem Andrzejem Dudą a premierem Donaldem Tuskiem w kontekście ochrony polskiego nieba. My mamy w ostatnim czasie no, niestety nasilenie po prostu naruszeń polskiej przestrzeni, czy to przez Dokładnie. śmigłowce ze strony Białorusi, czy No rakiety. niestety rząd Tuska postawił na Trójkąt Weimarski. I znaczy Niemcy, Francja. No, w sensie polityce bezpieczeństwa to jest żaden sojusz. No bo Polska nadal jest peryferyjna w Trójkącie Weimarskim i taka narracja, która płynie, mówiąca o No, tym, że jesteśmy to silnym, zawsze silnym. był taki trójkąt, gdzie polska pozycja była podrzędna. Także on jest ważny, żeby utrzymać, żeby rozmawiać, natomiast nie można na nim polegać.
Takie projekty, już na zakończenie, takie projekty jak Centralny Port Komunikacyjny, dzisiaj też obserwujemy. Ja mam swój dom rodzinny w okolicach Szczecina. Mamy tam Odrę, która w pewien sposób jest traktowana jako też no, taka odnoga, ważny punkt do portu kontenerowego w Świnoujściu. Mamy na przykład Odrę, która już nie będzie zarabiać po naszej stronie. To, co jest też ciekawe, to między innymi ekolodzy, którzy są finansowani przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. My takie rzeczy dzisiaj obserwujemy. Centralny Port Komunikacyjny, który prawdopodobnie został przyblokowany na najbliższe lata, co też może być ogólnie zagrożeniem w ogóle dla tego, żeby on powstał. Czy jest jakakolwiek szansa, że Polska z tej peryferyjności wyjdzie, jeżeli blokujemy tak ważne strategiczne projekty dzisiaj? Jest oczywistym, że blokowanie CPK, portu w Świnoujściu, żeglowności Odry, elektrowni atomowych, że jest to polityka przeciwna polskim interesom. Ale osłabianie gospodarcze Polski, ta polityka właśnie ma ten wymiar bezpieczeństwa. Słaba Polska to jest na rękę Rosji. Bo wtedy jest uboższa, mniej zdolna do wysiłku militarnego. Jeżeli amerykańscy generałowie mówią, że potrzebny im jest CPK, żeby tam wylądowały w krótkim czasie wielkie ilości wojsk amerykańskich, i my tego nie bierzemy poważnie i sabotujemy, to jest to wprost działanie przeciwne bezpieczeństwu militarnemu Polski. To jest niesłychane. Oni mówią wyraźnie. Potrzebujemy, żeby wam pomóc, musimy mieć gdzie wylądować samolotami w krótkim czasie. Po to jest aspekt militarny CPK jest kluczowy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy stoimy wobec zagrożenia wojennego. Sabotaż tego jest działaniem przeciw bezpieczeństwu Polski, narażaniem bezpieczeństwa Polski. To jest nie do pomyślenia, jak rząd, który mieni się być rządem polskim, może coś takiego robić. Społeczeństwo nie powinno na to pozwolić. I Sprawa tutaj. jest życiowa, egzystencjalna. Oni powiedzą, jak mamy wam pomóc, kiedy nasze samoloty nie mają gdzie wylądować. A taki przerzut armii to są setki, tysiące lotów. Nawet pomoc dla Ukrainy amerykańskim lotnictwem do Rzeszowa. To są wielkie ilości lotów i do tego jest potrzebna infrastruktura. Generałowie i strategzy i kwatera główna NATO. My nawet na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego przegłosowaliśmy to, że CPK ma być priorytetową inwestycją transportową Unii Europejskiej, a rząd polski mówi nie. To jest niesłychane. I o to też toczą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był moim i Państwa gościem, a Panie pośle, na zakończenie jeszcze proszę powiedzieć, startuje oczywiście w wyborach. Ja jestem w Lublinie, startuję z miejsca drugiego listy Prawa i Sprawiedliwości, Ziemia Lubelska i proszę o głosy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.